Jesteśmy pod mobilnym punktem poboru krwi we Wrocławiu na Placu Solnym. W wakacje dochodzi do największej ilości wypadków i krew jest tutaj teraz najbardziej potrzebna. Wrocławianie od wielu lat pokazują, że mają ogromne serce i oddają krew hektolitrami. W okresie wakacji jest zapotrzebowanie na pobieranie krwi jest dużo większe niż w ciągu roku. W związku z czym zapraszamy wszystkich, tutaj osoby zdrowe, młode, które najedzone. Zapraszamy do nas na oddanie krwi. Zwłaszcza potrzebujemy grupy ujemne, nie mamy grupy 0, minus, ale również inne grupy też bardzo chętnie przyjmiemy od Państwa, także serdecznie zapraszamy. Krwi na pewno nie może oddać osoba, która w ciągu miesiąca miała jakąś infekcję, w ciągu 6 miesięcy była u dentysty, robiła sobie tatuaż, przekuwała ciało lub miała zabiegi czy operacje. Krew na pewno może oddać każda zdrowa osoba do 65 roku życia, legitymująca się dokumentem wraz z numerem PESEL. Osoby muszą przede wszystkim być najedzone, wypić dużo płynu, zwłaszcza dzisiaj, kiedy jest gorąco, to ten płyn jest niezbędny. I po kolei oczywiście muszą być zdrowe, muszą najpierw przyjść, zarejestrować się, potem oddadzą próbkę krwi wstępną, potem jest wywiad lekarski, no i potem jeżeli wszystko jest w porządku, to oddajemy krew. Mobilna zbiórka krwi potrwa do 31 sierpnia w różnych lokalizacjach Wrocławia. Krew można również oddawać codziennie w innym miejscu. Te osoby, które dzisiaj nie będą mogły oddać krwi u nas w autobusie, zapraszamy oczywiście do centrum, które znajduje się na ulicy Czerwonego Krzyża. Oddający krew są bardzo skromnymi osobami, które kochają pomagać. Nic to nie kosztuje, a mam świadomość, że mogę zrobić coś dobrego, pożytecznego. Jest to generalnie, żeby ratować ludzi. Jestem też honorowym dawcą krwi od paru lat. No i dlatego samo oddaję i zachęcam też innych, żeby to samo po prostu czynili. Po prostu, bo lubię pomagać. Krew jest, była i zawsze będzie potrzebna. Zapraszamy do takich mobilnych punktów i pomagajmy innym. Dla telewizji Echo24 Marta Wrońska.